Ósma edycja Partynice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września. Zapraszamy na eliminację Pucharu Świata oraz 67. Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu organizowane przez klub Aku Thompson. Już od 13 do 15 września. Spotkajmy się na wrocławskich Partynicach. Sponsorem głównym jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Rzeka to także miejsce rekreacji. Wyścigi na łodziach smoczych. Nadchodzi Dumski Cup 2013. Wyspa Bielarska, 14 września, start godzina 10. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. 24-letni zawodnik Śląska oprócz olimpijskiego brązu ma w swym dorobku także medale Mistrzostw Świata i Europy. Nic więc dziwnego, że to właśnie z nim związane są największe nadzieje na sukces w Budapeszcie. Damian Janikowski apeluje jednak, by nie skreślać przedwcześnie jego kolegów. Wiadomo, jedziemy całym pełnym składem siedmioosobowym. To trzeba liczyć na całą naszą siódemkę i nie tylko, że wszystko na mnie spoczywa, no bo to... Ja może mi się noga podwinąć, a może być nowy lider, mogą być inne medale. Moje przygotowania przebiegają bardzo dobrze, co najważniejsze, jestem zdrowy. No i zaraz końcówka robienia wagi, jeszcze chwilę treningów, no i same mistrzostwa. Kadra jest wprawdzie młoda, ale dobrze walcząca na turniejach i wiedząca, czego chce. Oczywiście najbardziej liczymy na Damiana Janikowskiego. Mówił podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji we Władysławowie trener polskich zapaśników Ryszard Wolny. Damian Janikowski przyznaje, że odpowiada mu rola przywódcy zespołu. Miło jest być tak jakby tym liderem drużyny, bo to w końcu pomimo młodego wieku i naszej młodej kadry, to ja mam medal z Mistrzostw Europy, z Mistrzostw Świata i z Igrzysk Olimpijskich. Także wiadomo, trener mówi o mnie jak najwięcej, bo jestem jak najbardziej doświadczonym zawodnikiem, no ma medal z każdej tak naprawdę seniorskiej największej imprezy, no, aczkolwiek no, każdy z nas trenuje, każdy z nas ma potencjał do zdobycia medalu, także tak jak dla mnie mówię, u mnie pełna luźna łyda jest, ja robię swoje, chciałbym po prostu wiadomo, zawsze na każdy turniej jadę, żeby powalczyć jak najlepiej, a jak będzie to się zawiadomo, wszystko okazuje w dniu turnieju. We Władysławowie Polacy walczyli z zapaśnikami z Danii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Szwajcarii i Szwecji. W poniedziałek kadrowicze rozpoczną ostatnie zgrupowanie przed wyjazdem do stolicy Węgier. Nad czym będą pracować na obozie w Raciborzu? Przede wszystkim do walki sparingowe, cały czas walki zadaniowe, jak najdłużej, jak najwięcej tych walk, żeby przyzwyczaić się, tym bardziej, że zmienili nam przepisy, mamy teraz dwie rundy po 3 minuty. Bardzo, bardzo potrzebna jest bardzo duża wydolność fizyczna, wytrzymałość, także głównie skupialiśmy się na tym, żeby jak najwięcej właśnie, można powiedzieć, dostać na treningu, żeby właśnie łatwiej było na zawodach. No teraz już końcówka, teraz tylko łapanie świeżości, szybkości i robienie wagi. W 7-osobowej reprezentacji Polski oprócz Damiana Janikowskiego jest także drugi zapaśnik Śląska Wrocław, były wicemistrz świata juniorów Dawid Kareciński. Mistrzostwa świata w Budapeszcie rozpoczną się 16 i potrwają do 22 września. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Rzeka to także miejsce rekreacji. Wyścigi na łodziach smoczych. Nadchodzi Dumski Cup 2013. Wyspa Bielarska, 14 września, start godzina 10. Ósma edycja Partynice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września. Zapraszamy na eliminację Pucharu Świata oraz 67. Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu organizowane przez klub Aku Thompson. Już od 13 do 15 września. Spotkajmy się na wrocławskich Partynicach. Sponsorem głównym jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.